Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Johna? Johna, odezwij się, proszę. On nie odpowie, Laro. Co? Nie żyje. Możesz dodać swojego przyjaciela Johna do listy osób, które przez ciebie zginęły. Pierdol się, Rourke. Jeśli chcesz zabrać zwłoki, znajdziesz je w rafinerii. Idę po ciebie. Dominguez zabronił nam obracać się wśród tubylców. Nie chciał, żebyśmy ich zepsuli. Na szczęście jeden z kapłanów zasmakował w Bourbonie i kiedy tylko przyniosłem butelkę, pożyczał mi swój kostium, maskę i całą resztę. Spacer po dolnej dzielnicy był jak podróż w czasie 500 lat wstecz. Ten kask jest ozdobiony pawimi piórami i jak się zdaje, podobizną jaguara.
mnóstwa katastrof. To twoje dzieło. Jestem jedyną osobą. Jedyną osobą, która co? Jesteś, Rock. Jasna cholera! Znajdę cię. Spokojnie! Nie ukryjesz się przede mną, Rourke. Już, kurwa, po tobie. Tu, Rourke. Wezwano mnie do Khan. Winters, Croft jest twoja. Za tu kardynał 2. Posiłki na ziemi. Jezu Chryste! Musimy ją zatrzymać!
robię wszystko nie tak. Nieprawda. Nieprawda. Damy sobie radę. Chodźmy. Dokąd teraz? Chodźmy stąd. Nie wiem dokąd, Johna! A wskazówka? Serce węża, coś tam... Serce węża jest w pucharze, w pobliżu kamiennych twarzy. Jakiego rodzaju puchar masz na myśli? To jest jakiś kielich? Kielich nie jest w stylu Majów. Poczekaj. To nie jest majańskie. Wskazówkę pozostawił XVII-wieczny misjonarz. Andres Lopez był jezuitą. Wąż w kielichu jest symbolem świętego Jana. Poszukujemy chrześcijańskiego, świętego miejsca. Jak kościół świętego Jana? To dość popularna nazwa. Wiele jest takich. Ale nie w takiej odległości od Paititi. Dalej, chodźmy w tę stronę. Możemy wyjść i pogadać z ludźmi. Co ja bym bez ciebie zrobiła? Proszę, jest. Kościół San Juan. Rozdzielmy się. Ja poszukam śladów Lopeza. Popytam trochę. Może się czegoś dowiem. Znajoma Sara jest archeologiem. Pracuje niedaleko. Może zapytasz ją, czy wie coś o tej twojej zagadce? Byłoby świetnie. Sara zawsze miała obsesję na punkcie tych kamiennych ludzi. Ludzie przeważnie przyjeżdżają tu w poszukiwaniu skarbów, ale nie ona. Ona po prostu chce odpowiedzi. Od dawna jesteście przyjaciółmi? Od kiedy byłyśmy dziećmi. Była kujonką. Ja zawsze olewałam zajęcia i wykradałam samochód turystyczny babci. Czasami udawało mi się Abby, możesz mi z tym pomóc? Nie działa! Czekaj, czy jesteś tą Larą Croft? Ja... Wyglądasz zupełnie jak na zdjęciu. Dlaczego interesujesz się tym miejscem? Próbuję rozwiązać zagadkę. Serce węża jest w pucharze w pobliżu kamiennych twarzy. Kamienne twarze? Też tu dla nich jestem. Nie chcę wchodzić wam w paradę. Tak naprawdę szukam węża w pucharze. Mogę ci powiedzieć tyle, że twarze są tu przynajmniej od 400 lat. Według dokumentów znalezionych w bibliotece trzymają straż. Legenda głosi, że strzegą tajnej krypty. Krypta? Nigdy nie udało nam się jej znaleźć. Jak sobie wyobrażasz, łowcy skarbów od tego wariują. Ale jeśli niesławna Lara Croft jest tak sprytna, jak wszyscy mówią, cóż, jeśli ją znajdziesz, zrobisz mi tylko przysługę. Powinnam zacząć od biblioteki? Tak, jest przy cmentarzu. To jeden z najstarszych budynków tutaj. Pamiętaj, żeby wspomnieć i o mnie. Dziękuję. Tak zrobię. Mówiłeś, że kogoś brakuje. Tak, Izabeli. Należy do grupy terenowej. Po pierwszych wstrząsach dziś rano chciałem sprawdzić, jak się trzyma, ale jej namiot był pusty.
Lepiej zapytaj Manu. Pewnie powiedział jej, gdzie znaleźć Eldorado. To poważna sprawa. My pokłóciliśmy się wczoraj w nocy, na poważnie. Wybacz, Guillermo, nie wiedziałam. Proszę, mów dalej. Pokłóciliście się. Nie chcę być wścibska, ale... Nic się nie stało. Przyjaźnimy się bardzo blisko, już prawie od roku i wydaje mi się, że oboje chcemy, żeby wyszło z tego coś więcej, ale jakoś nie poruszamy tego tematu. Isa i Sara często się gryzą. Wybacz, Saro, ale to prawda, ponieważ Sara chce, żeby jej zespół twardo stąpał po ziemi, a Isa uwielbia ludowe opowieści o ukrytych świątyniach. Często jestem tu między młotem a kowadłem. Te opowieści z czegoś się biorą. Nawet jeśli większość została zmyślona, to zawsze jest w nich jakieś ziarno prawdy. Isa też tak uważa. Tak czy inaczej, mieszka tam stary ślepiec imieniem Manu, który zna mnóstwo takich opowieści. Przekonał ją, że gdzieś tutaj ukryta jest tajemna krypta i wczoraj w nocy poprosiła mnie, żebym poszedł jej z nią szukać. Odmówiłem i zaczęliśmy się kłócić. Stanęło na tym, że ona powiedziała mi, że jestem podszyty tchórzem, a ja jej, że jest głupim dzieciakiem. Więc uciekła. Tak, żeby jak to ujęła, utrzeć wszystkim sceptykom nosa. Dziś rano dotarły do mnie pogłoski, że w nocy dokonała jakiegoś aktu wandalizmu na cmentarzu. Wtedy zacząłem jej szukać. Kiedy okazało się, że nigdzie jej nie ma i nikt nie ma pojęcia, gdzie ją poniosło, zacząłem się martwić. Co jeśli poszła szukać tej krypty i coś jej się stało? Nigdy bym sobie tego nie wybaczył. W porządku, zostań tu. Jeśli będą jakieś informacje albo Izabela wróci, zaraz się dowiesz. Ja pójdę jej szukać. Zacznę od cmentarza. Zrobiłabyś to? Szczerze mówiąc, jestem równie ciekawa tej krypty, co ona. Przesadzasz. Żartujesz? Zmarnowała dość mojego czasu. Wiem, że straciłeś dla mnie głowę. Nie w tym rzecz. Chodzi o bezpieczeństwo na sprzęt. Sara, znalazłaś już coś? Przyjaciółka Abby wspomniała o krypcie, która jest przy bibliotece. Dołączę do ciebie na miejscu. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Więc gdzieś tutaj jest jakaś krypta? Tajemna krypta. Dlaczego tajemna? Skoro Lopez miał z tym coś wspólnego, trzeba będzie wytężyć głowę. To dobra teoria. A co u ciebie? Dowiedziałeś się czegoś przydatnego? Mam ulotkę. 7 kroków bliżej Boga. Kto wie? Może się przyda. Nazywać mnie wiedźmą. Kto to widział? Co? Jestem zielarką. Niemnie niedoceniana dałość nauk medycznych. A ta babka tego dzieciaka była szczakarką. Ludzie dzieli ignorują rzeczy, które mają tuż przed własną nosem. Niektórzy boją się wierzyć w coś, co czego nie rozumieją. Ha, ha, gadasz jak Isa. Izabela, ta archeolog. Znasz ją? Wyzyska dziewczyna i dobra badaczka, która nie bała się przyznać, że są rzeczy, których nie wie. To ona zniszczyła ten krzyż, wchodząc na niego. Nie wiem, co jej strzeliło do głowy. Próbowałam ją powstrzymać, ale z jakiegoś powodu była bardzo wzburzona. Wściekła, a przy tym rozżalona. Wiesz, gdzie ona teraz jest? Szukam jej. Nie wiem. Kiedy krzyż pękł,
zaczęła uciekać, ale nie widziałam w którą stronę. Wiedziałam, że w takim stanie lepiej nie wchodzi jej w drogę. Przepraszam. Nie szkodzi. Dzięki tobie więcej niż wcześniej. Potrzebujesz pójść na przybrzeżem? Owszem, ale najpierw musisz wygodzić to te dzieciaki, żeby nic im się nie stało, kiedy zacznie pracować. Ten przyśle po prostu sam opowiadał im bzdury, a się skarbie. Nie myślą, że zamierzą go ukraść. Porozmawiam z nimi. Ej, co sobie stąd? To nasz skarb! Robi mi się późno. Może przecież się poszukiwali na jutro. Nigdzie nie pójdziemy, dopóki go nie znajdziemy. Jak trzeba, będziemy spać. Mam nadzieję, że to nie będzie konieczne. Mogę wam jakoś pomóc? Nie dostaniesz naszego skarbu. Manu już nie będziemy mogli go zatrzymać, bo znajdziemy. Szkoda. Siostry powiedziały, że nie będziecie się dzielić. A ja wiem, prawda, w tym dużo oszukania skarbów. Ty znasz na siostry? Muszę na nas donieść. Jeśli się tego nie zrobicie, ja tym bardziej. Też masz mój sekret. Jest na Lara Croft. Dzielna szukiwacza przygód. Hej! Nikomu nie powiemy. Możesz nam pomóc. Jeśli znajdziesz Lara, podzielimy się tym na pół. Umowa stoi. Czego potrzebujecie? Mama mówił, że będzie rozwiązał zagadkę na nasz skarb. Umiesz mnie rozwiązywać zagadki? Proszę, zabierz moje zaopatrzenie. Kiedy nie mnie błaca, czy nie znajdzie. Jeśli zachoruję, biorę się na zniszczenie. Nie jestem. Tych rodzin używała w układzie na stronę. Zapewne przeprzewożenie, że ustawę autochtoną i trwała im sprzedaż. Ciekawe, jak się tam znalazła. Coś nie jest. Wygląda na to, że coś jest. Złota to Bóg, coś wiszy jako zdrowa. Dzieciaki będą za to zaskoczone. Każdy rozsądny zrobił to samo na moim miejscu. Dzięki, że znalazłaś skarb. Zaraz pokażemy go Manu. Nie wiem, jak pozbyłaś się Diego i reszty tych dzieciaków, ale cieszę się, że już ich nie ma. Teraz możemy zabrać się do pracy. Od czego zaczynamy? Chodź tędy.
Dzięki za pomoc. Mam nadzieję, że znajdziesz Isę. Martwię się o nią. Chciałabym wiedzieć, dlaczego Izabela próbowała wejść na krzyż. Może ten krzyż pomoże ci ustalić, dokąd poszła Isa. Tu jest jakaś inskrypcja. Popatrz przeze mnie, by odnaleźć drogę. Chciałabym wiedzieć, dlaczego Izabela próbowała wejść na krzyż. Nie dam rady. Więcej nie uniosę. Ktoś kiedyś powiedział, że jeśli chcesz poznać jakieś miasteczko, musisz zwiedzić miejscowe cmentarze. Nie wiem czemu. Każdy jest taki sam. Zupełnie jak w mauzoleum. Czyli chyba dobrze idziemy, prawda? Johna, czuję coś dziwnego. Zbliżamy się. Rozejrzymy się tutaj za śladami po Lopezie. To zapiski założyciela Sekty Siedmiu. Mówią o funduszach przeznaczonych na remont biblioteki. Ten krzyż wygląda na wykonany w XVII wieku. Może Lopez go zostawił? Drzwi się zamknęły i zapadła cisza tak wielka i tak bezkresna, że wstrzymałem oddech, by jej nie przerwać. Lopez obrócił się ku mnie z dzikim spojrzeniem i twarzą wykrzywioną uśmiechem. Ruszył w moją stronę z wyciągniętymi rękami i na chwilę w moim sercu zagościł strach. Ale przyciągnął mnie do siebie, wbijając palce w moje ramiona. Znalazłem ją, szepnął mi w ucho. Puściwszy mnie, zaczął przechadzać się po pomieszczeniu. Ściany z czystego jadeitu, sięgające nieba, całkowicie pokryte były misternie wytrawionymi mozaikami i rzeźbionymi figurami. Szedłem w pewnej odległości za nim, aż dotarł do ołtarza, i zobaczyłem, że unosi z niego srebrną skrzynię. Tardaremos eternidades. Un paso a la vez. Un día a la vez. Tardaremos elección. Inni się boją, że bracia de la Cruz i Serrano nie wrócą. Dotąd upierałem się, że wrócą. Że zawsze wracali. Ale w duszy zaczynam wierzyć, że więcej ich nie zobaczymy. I ten smutek bardzo mi ciąży.
Będziemy kontynuować ich pracę. Albo wrócą i zobaczą, że nie zapomnieliśmy ich nauk, albo spojrzą na nas z góry i pobłogosławią nasze nieprzerwane wysiłki. Możesz znaleźć schronienie pod jego skrzydłami. Pod jego skrzydłami. Czapla oraz zaćmienie. Grudnia 1603. Minęły 4 dni, odkąd wymknęliśmy się z miasta. Wędrowaliśmy w ciszy i zataczaliśmy koła, wiedzeni niejasną mieszaniną smutku, ulgi i radości. Wyszliśmy z Lopezem z dżungli na polanę, a ze zbocza góry spoglądało na nas kilka rzeźbionych twarzy. Lopez miał napad, jak to potem nazwał. Padł na ziemię przed twarzami i krzyczał, prosząc o wybaczenie. Najbardziej ciążyło mu na sercu pozostawienie Pereza na łaskę dziwnych wojowników. W czasie wędrówki bardzo się zżyli. Choć próbowałem z całych sił, nie mogłem go pocieszyć. Rozpaliłem więc ogień i czekałem, podczas gdy on potępiał swoje działania i błagał te milczące, kamienne oblicza o wybaczenie. Grudnia 1603. Lopez obudził mnie, przygotowawszy wcześniej spartańskie śniadanie. Dane nam było się tu znaleźć, powiedział z zimnym zdecydowaniem w głosie, diametralnie różnym od jego wczorajszego zachowania. Skończyłem posiłek, podczas gdy on mówił o karze boskiej. O tym, że błądził, ale teraz Bóg położył mu na ramionach dłonie i wskazał ścieżkę, którą ma kroczyć. Z tej niewielkiej misji będziemy głosili prawdziwe Słowo Boże, oznajmił, wskazując ceglany budynek stojący zaraz za kamiennymi obliczami. Przygotujemy ścieżkę, którą pójdzie wybraniec, bo tylko ten, kto to zrobi, będzie godzien skrzyni. Johna, ta książka mówi o jakimś nieznajomym, który przybył do misji. Założył sektę 7. Może to był Lopez. Jaka ulotce? Musimy być już blisko. Szukajmy dalej. Jan, syn Zebedeusza, jeden z apostołów Jezusa, nazywany również jego umiłowanym uczniem, wraz z bratem Jakubem byli znani z porywczości i nerwowego charakteru, w związku z czym Chrystus zaczął nazywać ich Boanerges, synowie gromu. Janowi przypisuje się autorstwo 5 ksiąg Nowego Testamentu, Ewangelii Świętego Jana, 3 listów Świętego Jana i Apokalipsy Świętego Jana. Jest patronem miłości i lojalności, a także pisarzy, wydawców i uczonych. Jednym z jego symboli jest wąż w pucharze, co wiąże się z jego patronatem nad ofiarami zatruć i poparzeń.
słońce straci swój blask, a światło księżyca przyciemnieje. Johna, to dwa cytaty z Biblii. Słońce pociemnieje i możesz znaleźć schronienie pod jego skrzydłami. Co to znaczy? Czapla i zaćmienie, to o to chodziło. Szukaj czapli i zaćmienia. Ten roboczy szkic przedstawia świętego Jana odpierającego atak demonów. Może miał to być jeden z fresków na terenie misji? Pewnego dnia z dżungli wyłonił się Brad de la Cruz i tchnął w misję nowe życie. Kiedy się pojawił, było nas tylko troje, a siostra Dorothea od wielu tygodni chorowała. Wraz ze swoim towarzyszem jeszcze tego samego dnia rozpoczął pracę. Do następnego tygodnia zdołał zwerbować do pracy 3 tuziny osób. Naprawili dzwonnicę i zajęli się uprawą i obsiewaniem pól. Brad de la Cruz chce, żebyśmy osiągnęli samowystarczalność. Tak długo byliśmy tu sami, że obawiałem się, że Bóg już nas nie słucha. A oto nie tylko nas wysłuchał, ale jeszcze przysłał kogoś, kto działa w jego imieniu. Kamienne twarze ronią łzy, gdy Jezus naprzód prze, pełną boleści ścieżką. Zbyt wielu zginęło, wielu jeszcze zginie, i wielu jeszcze zginie, i wielu jeszcze zginie. Jego światło wskazuje drogę. Myślę? Srebrna skrzynia. Nie ma wątpliwości. Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. To są stacje drogi krzyżowej. Ale sporo ich brakuje. Przed rokiem 1600 było 7. Może pochodzić z czasów Lopeza. Zostawił wskazówkę. Tak, to całkiem w jego stylu. Aha. Sprawdźmy, czy gdzieś tu znajdziemy jakiś krzyż. Jeżeli już znajdziemy skrzynię, jak odbierzemy Domingo za nim klucz? Wymyślimy sposób. Znalazłaś coś? Tak. Jezus bierze krzyż na ramiona. Możesz podnieść? Wygląda jak droga na dół. Sprawdźmy, dokąd prowadzi. Ach.
Dzięki. Stacja numer dwa. Jezus upada po raz pierwszy. Tu jest jakiś napis. Ambulate tum lucem habetis. Krocz, kiedy masz przy sobie światło.